Cześć! Hearthstone Arena. Jest to odcinek 5. Zobaczmy, co tym razem przyniosą nam karty. Ostatnie 3 wyprawy nie były zbyt zadowalające. Najchętniej bym zagrał łotrzykiem albo wojownikiem. Żaden z nich. Tym razem byśmy maga. Magia zwycięży. Możemy też spróbować jeszcze raz rycerzem śmierci. Ciemność nad ciemności spowije tę ziemię. Ja po prostu rzucę monetą. Rzucę monetą. Orzeł to będzie król lisz. Król lisz. Ciemność nad ciemności spowije tę ziemię. Sierżant. Ok, tym razem mamy kartę lodu. To są karty wiele bardziej interaktywne, moim zdaniem. Rzeźbiarz Szronu i rycerz Death Metalu. Ok. Też mamy zaklinowane bardzo dobre kombinacje run, moim zdaniem. To jest chyba najlepsza. Dwie krwi, jedna lodu. Albo ewentualnie na odwrót. Rozmrożenie. Tej karty brakowało mi poprzedniej talii. No, ale nie mogliśmy jej mieć. Harmonijny, dysonansowy metal. O, to jest ogromny bonus ze statystyk, ale no, ta karta jest... Trzeba ją dobrać w odpowiednim momencie. Baba Naga. Gdy rzuciłeś jeśli rzuciłeś zaklęcie, zadaje 3 obrażeń. Zajebiste tempo. Hardkorowa kultystka. Albo rewir konstruktów. Mimo wszystko weźmiemy rewir. Ta karta jest bardzo potężna. Splugawiony popielacz. Gimme, gimme. Krwiozdrobicielka. I teraz no, ten draft idzie wiele lepiej. Gnatomiot. Niemal zawsze zadaje 2 obrażeń. Krzykiem bojowym. Uderzenie śmierci. Skowyczący wybuch. Zaklęcia, zaklęcia, zaklęcia. Wrząca krew. Ok. Jedna z najlepszych kart rycerza śmierci, wydaje mi się. Padobaru mrozu, dobierz 2 karty. Dobierz 2 karty. Hipster. Baba Naga. Nurek. Teraz jest o wiele lepsza niż moje ostatnie 3. Uderzenie w serce. Czynnikość się straży. Ok, ile mam broni? 0? 1. To weźmy trupicielkę. Czy teraz wziąć harmonijny metal? Czy kobolda geomantę? Ile mam zaklęć zadających obrażenia? 1, 2, 3, 4. No te karty są praktycznie combo. Weźmy ten harmonijny metal. Rycerz Death Metalu. Ile mamy leczenia? 1, 2, ale to jest na koniec tury, to nie działa. 3. Być może 4 stąd. Ale dekonstruktorka zabytków jest potężniejszą kartą. Nawet jeśli nie zniszczymy wrogiej lokacji, to można po prostu wymienić. Statek Matka. Handlarz dłonią. O, zajebista karta za 1 manę. Przez co się na nie umarli, mają plus 1 do ataku. Pogowisko to raczej nie do tej talii. Dobre z upadłym baronem mrozu. I z pirackim nurkiem. I ze statkiem matką. No, ta karta jest zbyt sytuacyjna. Bierzemy czerwa krwi. Jeszcze jeden dowódca kościostraży. Ok, zajebiste. Removal, uduszenie. Lodowe natarcie. Nie, bierzemy krwiozdrobicielkę. Może tym razem coś drugiego. Skórotłuk. I ostatnia karta. Amalgamacja z głębin. Zazwyczaj możemy odkryć nieumarłego. Mam też jakieś bestie, nagę, pirata. Dobra. No, wydaje mi się, że
Talia Łotrzyka, która skończyła 0-3 parę odcinków temu, była równie dobra. Może odrobinę gorsza, odrobinę. Bo ze względu na wiele bardziej sytuacyjne karty. Ale tą talią, jeżeli nie wygramy co najmniej 5 gier, to będę bardzo rozczarowany. Let's go! Król Lisz kontra Tral! Za zgładziciela! Po śmierci wszyscy będą mi służyć. Tyle wystarczy. Gotowe. Prawdziwa muza to progresywny gnomfak. Daj swoim stronnikom obrażenia zaklęć plus jeden. No nie wiem. Bierzemy chłodnie. Służę dłonią. Niechaj przemówi do mnie ból. I wybierzmy tylko jedną kartę. Zyskaliśmy trupa. I możemy odkryć kartę z runą krwi. Nie mam żadnych stronników, więc bierzemy uduszenie. Nie sprzedaj się! Daleko widzenie. No, przyciągnę dobrą kartę kosztującą jeden, więc... więc kiepsko. Baron Mrozu. Very nice, ty czas nie umarły. No, od razu talia śmiga. Falozgubny kopacz może wydobyć ten zwój. Maksymalne tempo. Można też zamrozić swojego stronnika, żeby zyskać dodatkową kopię. Przecież pewnie liczy na obszarówkę. No jest jedna, ta. No. Burza z piorunami, o właśnie. Dobrze dla niego. Moja krew za króla Lisza. Arkanitowy wycinacz. Czyżąca krew. Dobra. No nic, to była bardzo powolna tura, więc straciliśmy całe tą siłę natarcia. Ale wydaje mi się, że jesteśmy w bardzo dobrej sytuacji, tak czy siak. Możemy tego stworka zniszczyć. Albo wolałbym użyć najpierw harmonijny metal.
Dawni śmierci, no nie. Ale robot zdjęty ze stołu. Nie mi tej chorynej karty za 7. Okay. To jest spoko. Wow. Ślicznie zagrał lokację, którą możemy zniszczyć. I ja dodam sobie żywioła kołnia do ręki. Potrzebuję więcej many. I pierdyknę wroga za 3. Jest. Czemu oni zawsze to mają? Więc mamy ile obrażeń z ręki? 8. Dziesięć. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dobra. Sometimes lucky. Nawet perfekcyjna mana. Jeden zero. Król Lisz kontra Malfurion. Scenariusie, poprowadź mnie do zwycięstwa. Po śmierci wszyscy będą mi służyć. Dary oceanu są wokół nas! Oj, 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 oj! No, zastanawiałem się, czy użyć trupicielki, czy uderzenia w serce, no to zdaję 3 obrażeń. Można wykończyć większego potworka. Wzmocnienie tajemnej energii! Jak na przykład takiego. Użyję monetę na tego barona, albo na rycerza Death Metalu. Tego możemy zagrać za 0 w turze 6. Gotowe. Gnato miod, bardzo dobrze. W kolejnej turze planujemy zagrać rewir i możemy poświęcić trupicielkę. Gniew za 3 czy za 1? Za 1 i moc specjalna, czyli bardzo powolna tura. Bardzo powolna tura w stronę przeciwnika. Zagramy rewir. I zamienię ją teraz w zombiaka. No nie skorzystam tego zrywu. Ale... nie będziemy mieli czasu na zagranie jakiegoś innego stworka do poświęcenia przez najbliższe 2 tury. Teraz zobaczymy gnatomiot plus uduszenie, albo rozmrożenie, albo zobaczy się. Druid. Druid to też jest dziwna klasa. Wydry.
przeszkadza. Daj 4 losowym stronnikom plus 2, plus 2. No nie będzie kiedy tego zagrać też. Nie, to jest to dziwne, to wydrę. Plus 6, plus 6 to jest też zajebiste. Teraz zagraj coś, co ma 5 życia. To jak? Zawalczysz o lepszą przyszłość? No, zagrał, ale się wymienił. Więc nam to też jest na rękę. Zagrywam po prostu gargulca. Nasz przeciwnik nic szczególnego na razie nie zrobił. Gargulec 6-8. Co to jest? Pierwszy raz widzę tę lokację. Aktywuj agonię przyjaznego strzelnika. O, wyciszenie to bardzo dobrze. To jest karta druida? Ale dziwne. Dobra. Może to jest dobra tura na dobranie kart? O, bardzo dobre karty do dobrania. Chce się to wymieniać? Czy chcę poświęcić któregoś z tych żywiołaków? No chyba tak. Liczymy na to, że to twarz. Dobrze. Druid. No, nie ma dobrych kart tempo. Ani obszarówek. Raczej opiera się na zalaniu planszy małymi potworkami, zniknęli ich, albo zagraniu dużych potworków wcześniej niż inni. Wydaje mi się, że przeciwko mi po prostu karty na nie poszły. Teraz możemy zagrać burzącą krew. Albo nie, po prostu pierdyknąć mieczem. Twoja dusza. Należy do tego metalu, kosztuje 3 życia. To nie jest prawdziwy metal! Nie jest prawdziwy metal. I... Okej. Okay. Co? Zmienimy. Może niepotrzebnie. Myślałem, że zginą. Whatever. To już jest wygrane. Dawno temu. Skończony rój. O, spoko. Biedne wydry. Tyle. Poddaję. No i tyle. Król Lisz kontra Anhilda. Stań i wypełnij wolę naszej pani. Po śmierci wszyscy będą mi służyć. Anhilda. Dobra. Mamy tanie karty, ale brakuje nam trupów. Moneta. To miejsce jest takie straszne. O matko. Prawdziwa muza to progresywny gnomfunk. Wolałem banie w Kalimdorze. Sądzę, że sesja treningowa. Odkryj stronnika z prowokacją. Jeśli go zagrasz, możesz odkryć następnego. Taureński gracz. Przeciw ma bardziej odjechaną wersję karty hipster.
to nie problem. Dobra, to w tej turze. Chodź tu i walcz, robaku! Sierżant. Nie sprzedaj się. Mamy trupa. Dawamy kartę z runą krwi. I... Banshee czy spopielacz? Weźmiemy Banshee. Dobra. Czyli nic takiego. Na ten moment. Ok, przynik się wymienił. Mam kolejnego trupa. Dziękuję bardzo. Moja krew za króla lisa. Łacior siewca śmierci za łżykieł do czynnikości straży. Bierzemy łaciora. Niszczę stronnika. Niszczę kartę w ręce przeciwnika. No, trudno o więcej. I możemy zagrać tego za. Po prostu dla tempo, ale nie. Ten efekt, zadanie dwóch obrażeń. Nie ma się sensu tutaj wymieniać. Okej, przeciwnik ma dobrą. Dosyć dobrą kartę. Broń 4 ataku. I tu, że możemy zagrać Banshee. Albo rzeźbiarza Shronu. Banshee zginie od tej broni? Nie. Teraz się wymienia, żeby było trudniej zabić tą Banshee. Nie o to walczyliśmy! Zaatakował tą panienkę. No dobrze. Nie ma problemu. W takiej sytuacji. Znowu najwyższe tempo to jest statek matka. Był może mocy specjalne, żeby pobić po tarczę, bla bla bla. Leczymy jeden. No, szału nie ma, ale zawsze coś. Przeciwnik dobrał najdroższego stronnika. Ale nasz stół wygląda no dosyć imponująco. Powiedzmy. Siła lub magia! Jego też. Mam perfekcyjną odpowiedź. To przeciwnik stracił z ręki. Kowal obsydianu 6-5. Zajebiście. Można było się wymienić po prostu z nim. Ale teraz przeciwnik wciąż jest w ciężkiej sytuacji. Bo stracił 6 życia. I wciąż ta matka jest na planszy. Nie opłaca się go zabić. Nie można go zignorować. Okej. Okay. Karta za 8 many. Jest na szczycie jego talii. Ciekawe co to jest. Ciekawe co to jest. Jak to teraz rozegrać? Możemy się wymienić oczywiście tutaj. Szkoda, że nie mam broni. Ponieważ to będzie pewnie zjawa fal albo ten smokowiec. Zagrywamy pirackiego nurka. Załataniec? Tempo. Walnę go jeszcze za 2. Ta mina, no to nic specjalnego, ale gdy zginie, no to. Prześnik oberwie za 4.
najgorszym razie możemy użyć swojego removal, żeby ją zniszczyć. Przeznaczenie prowadzi mnie mroczną ścieżką. Przy nim nie zagrał, tylko za 6 many. Było do przewidzenia. Uduszenie, kolejna odpowiedź na taką drugą kartę. Dobra, zagrywamy salę treningową. I co my tu mamy? Pierwotny smokowiec. Ale Ziliax. Bo czerwony śledź. Czerwony śledź powoduje, że przeciwnik nie będzie mógł celować w naszych stworków. W sumie zajebiście. Traktujemy jeszcze jednego. Niech to będzie. Załżykieł? Mamy dużo przywracania życia. No, niech będzie. Okej, więc teraz trzeba się jakoś mądrze powymieniać. Niewiele mam czasu. Przeciwnik musi najpierw pobić śledzia. Genialny w tej sytuacji. Plaga. Plaga. Okej, przeciwnik dosyć potężne stworki wylosował. Fuck. Czy możemy to wygrać w tej turze? 6, 10, 12, 16, 19. Moje rządy są wieczne. Może. Dodatkowe punkty za styl. Dobra. No. Karta plaga niesamowicie potężna, ale raz, losowa dosyć. Jeśli chodzi o rozmiar i jakość stworków. Dwa. No, jeżeli jest się bardzo do tyłu, to niekoniecznie ma natychmiastowy wpływ na sytuację na stole. Jak widać, przeciwko jednego stworka z prowokacją. Zresztą mogę się zignorować i po prostu go załatwić do końca. Okej. Okay. To co to była karta za karta za 8 many, którą przeciwnik miał na szczycie tam? Nieważne. Valera. Zachowaj czujność. Po śmierci wszyscy Lecki będą mi służyć. Valera. Czy ta ręka jest dobra? Wydaje mi się, że tak. Pierwsza, druga tura. W trzeciej możemy ewentualnie moneta plus rewir. Znaczy pierwsza. Zakładając, że przeciwnik zagra stworka za 1 many, to możemy go od razu załatwić. Jeżeli czerw doda swój atak hipsterowi, to byłoby zajebiście. Ale chcesz też dać metalu. Czy nie lepiej zostawić ten efekt na potężniejszego potworka? Nic. Dobra, no to zagrywamy. Czerwę pakrwi. Liczymy, że tutaj wląduje ta premia. Zarąbiście. Drzwi cieni?
kreaturze? Przeciwnik coś knuje. Ja zużyję teraz monetę na ten cholerny rewir konstruktów. Głównie po to, żeby aktywować efekt baby nagi w kolejnej turze. Miałem innych zaklęć niż moneta. Pozwala także mi zniszczyć totem. Jednocześnie zostawiając dużo sporo na stole, zdając 3 obrażeń zamiast atakować ten totem. Czerwem. Więc maksymalne tempo. W kolejnej turze zobaczymy, co przeciwnik zrobi. Moje rymy wyczesane! Więc przeciwnik ma ten problem, że było to dużo kart z kombinacją. Nie trzymał żadnej premii. No to plus 2 jest od totemu. Więc możemy dobić. Taczkę rymów nagą. Wszystko zgodnie z planem. Teraz piracki nurek albo hipster plus moc specjalna plus rewir konstruktów. Jakby przeciwnik zagrał kilka małych hopków, można rzucić wrzącą krew, ale chyba nie będzie to konieczne. Sekret talii. Co to może być? Tu nie opłaca mi się nie wymienić. Wolę postpopowy gomlko. Kurde. Bingo? Bingo jest bardziej zabawne. Oskarżenie o morderstwo. O ile lepsze tempo. Bo krzywoprzysięstwo to może być naprawdę cokolwiek. Kurde. Weźmy oskarżenie o morderstwo, chcę tutaj szybko wygrać. Tu się wymienimy. Tu po prostu w twarz. Niewiele mam czasu. Więc to jest ściąganie. W takim razie przeciwnik został tylko hipstera. To bardzo dobrze dla nas. Jeszcze nie skończyłem. Random Convir. Kaszpermów tym razem 4-6. Nigdy mnie nie złapią. I jeszcze. Koniec karmany innego znaku. Dobra, więc w tej turze możemy zagrać po prostu wrzącą krew. Kiedy mam zagrać tego nurka do cholery? Moje rządy są wieczne. W kolejnej turze możemy zagrać nurka plus oskarżenie o morderstwo. Sprzedaj się! Atakowanie w twarz jest bardzo skuteczne w walce z łotrzykiem, czyni jego bronię bardzo, no niemalże bezużytecznymi, plus łotrzyk nie jest dobry w bronieniu się, ani przywracaniu sobie zdrowia. Wolę postpopowy goblinko. No, bardzo dobra karta w tych okolicznościach. I w miarę małe potworki. No ale no. Porachuję cię! Okej. Bardzo dobra odpowiedź. I
Sekret uważa. Zaraz dokonać wyboru. I przeciwnik bierze 2 na klatę. Dobra. Okej, więc w tej sytuacji zagrałem pirata. Miło, co wymieniamy się z tym. Gotowe. Szukać śmierć. Okej. Okay. Przeciwnik ma jeszcze jedną kopię tej fechmistrzyni. Za zero. Porachuję ci, kości. Okej. Płynąc pod prąd. Szaleństwo. Złamić ich magię. Przeciwnik mi się nie ucieszy. Zagram moją kolejną kartę. Bardzo się nie ucieszy. I ci zginą. Zostaniemy 8 życia z powrotem. Mamy 5 kart w ręce. No. Przeciwnik zrobi co mógł, tak? Wydaje mi się, że zagrał dobrze. Idziemy dalej. 4-0. Kontra! Garrosh! Zwycięstwo albo śmierć! Po śmierci wszyscy będą mi służyć. Zostawimy harmonijny metal w ręce. Planujemy go zagrać po prostu w trzeciej turze. Mamy 4 skorki w ręce, więc wygląda to nieźle. To miejsce jest takie straszne. Okej, pomagier. Ta karta świetna, jeśli można zagrać wcześniej, uzyskać maksymalną wartość. Poza tym jest to zaklęcie, więc naga w kolejnej turze zadaje 3 obrażeń. Pan sam idzie do rwy, gdy ja skończę. Dobra, więc gramy nagę. Wybijamy pomagiera. W kolejnej turze piracki nurek 8-6. To nie była broń 4 ataku. Okej, to jest ten koleś. Karta o koszcie 3 na szczycie talii. Piracki nurek. Pas. Ulepszenie uzbrojenia gotowe! I siekiera. Siekiera. Przeciwnik powinien się wymienić o właśnie tymże wypakiem. Znaczenie. Maksymalne tempo to byłoby 2, 3, 1.
2. Nice. Wydaje mi się te wymieniony. I trzymany 7-4 dobierz kartę. Fair. W kolejnej turze zobaczymy. To plus to albo to. Przelik musi zdjąć ze stołu tego pirata. Bo w każdej turze może za darmo zniszczyć innego potworka. A mam też mnóstwo obrażeń na stole. Nie może też zagrać nic dużego z powodu tego gościa, który się wymienia w górę, mając 7 ataku. No, więc przeciwnik jest w trudnej sytuacji. Ile ta siekiera daje? Premii 2 plus 2 plus 1. Tutaj zaatakował. Okej. Okay. Coś musi mieć. Miotełka. No, nie powiem. Bardzo dobra kombinacja kart. Trójząb. No już atakował w tej turze. Bardzo dobra kombinacja kart. Na te okoliczności. Ja zagram po prostu gargulca. Miał trochę nie fair kartę, ale mam swoją nie fair kartę. Dowódca kościostraży, pełna plansza. Może mieć odpowiedź jakoś? Może. Zjawa fal. No. Zyskał 8 pancerza i nawet ten pancerz stracił. No wciąż nie ma źle. Jak to teraz zrobić? Sądzę, że dobierzmy najpierw dwie karty. Sierżant i rewir konstruktor. Bardzo dobrze. Możemy tutaj. Chodź tu i walcz, robaku! Bardzo powiem efektywnie się wymienić. Teraz zagram rewir i zamienię sierżanta w zombie. 4-5. Super. Super. Wciąż pan spokój z prowokacją żyje. Mamy w ręce 6 obrażeń. To także trafia w drugiego bohatera. Wygląda to zajebiście. Przeciwnik może mieć jeszcze jedną zjawę fal. To może zdecydować o losach gry. Broń. To nam nie przeszkadza. Jest solista perkusyjny, ale nie jest sam. Więc to jest game over. Dobrze myślę. To powinien być game over. 3. Trzy tutaj. Tak. Nice. Harmonijny meta. Król jest tylko jeden.
Spróbujmy tak. Gotowe. Okej, raz, dwa. Trzy. Stigma murmie. Prawdziwa muza to progresywny gnąwak. Cmentarna rozruba. Przez ich dwa zombie jedynie z odrodzeniem. Dobierz broń, poświęć trupa, by zmniejszyć jej koszt o jeden. Mamy jedną broń w talii. O, mroczna przemiana. Wszystkie te karty są niezłe. Śmierć wzywa. Kurde, no. Wszystkie te karty są niezłe. Niewiele mam czasu. Trudno powiedzieć. Ta ma największy wpływ na sytuację na stole. A tak, karta związana z bronią. Jeżeli dobierzemy tę broń przed zagraniem tej karty, no to dupa. Przeciwnik złoży uderzenie lodu na hipstera. I tak najbardziej pasuje. To jest tylko stworek 1-3. Dobra, to na zagranie Barona Mrozu. Nasza ręka. Pełna dobrodziejstw. Przeciwnik się wymienia. Tam graj. Dobra. Moja krew za króla Lisza. Krew za króla Lisza. Weźmiemy chyba ten spopielacz teraz. Przeciwnik może wzmocnić nieumarłego, gdy Banshee umrze, ale wydaje mi się lepiej wykorzystać tę turę. Na zagranie drugi ozdrowicielek. Syndragosa, baby! Ha, dawno się nie widzieliśmy. Chętny dawca. Nasza ręka jest odjechana. Nie wytrzymujesz mrozu? Teraz tylko trzeba się nie dać zabić. Więc przeciwnik jest... Krew, lód bodajże? Jak tą turę rozegrać? Po prostu przetransformuję naszego zombiaka w 4-5. Nie będę się wymieniał. Nie dawaj wrogiemu stronnikowi furii wichru, wymieniając się w niego dwoma, jeśli to nie jest konieczne. Uderzenie lodu. Twarz. Dobra. Dla mnie spoko. Teraz dobra tura na zagranie miecza. Więc... Pęknie. 5 życia z powrotem. Zombie w twarz. No, mam przeciwnikowi, dajmy tutaj dobrą wymianę, ale no nie będzie lepszej tury na zagranie tego miecza. Jeżeli się nie wymieni, no to mamy kilka sposobów, żeby go wykończyć.
zniknie. Trafia nas w twarz i zamraża. Jest to ok. I któryś ze stronników dostanie 5 ataków. No cool. Dobra. W tej turze poświęć trupa. I nie chcę obrywać za 5 niepotrzebnie. Zagrałem po prostu babę nagę. Czerw pada. Co? Jeszcze raz? Stanie zakręciami twarz nie jest dobre, jeśli nie jest w stanie się. Nie wytrzymujesz mrozu? Jeżeli nie jesteś w stanie szybko zabić wroga, to rzucanie zaklęciami w twarz nie jest skuteczne. Tak, to, że nas zamrozi na jedną turę, to nie przeszkadzam w tej sytuacji. Możemy po prostu rzucić wrzącą krew, no bo wydaje się, że przeciwnik głównie ma zaklęcia. Kiedy mam to rzucić? Moje rządy. Jak zagra coś dużego, wieczne. To mamy Syndragosę i uduszenie. Nie wiem, rzucę tą wrzącą krew i zjadę czerw. Oni zginą. 4 życia do przodu. Przeciwnik dobra 2 zaklęcia lodu, więc ma całą talię tych zaklęć. Ten kamenet healu. Grim and Frostbitten. I pogowisko. No, to nie ma znaczenia. I w twarz! Panie! Panie! Nie wiem, czy nam przeciwnik wie, co robi. Nie mamy trupów za bardzo. Możemy zagrać po prostu dowódcy kościostraży i przysłać sobie tylko 2. Wydaje mi się, że to i tak. No, zajebiste zagranie. Dodatkowo ma 3 ataku więcej. Więc. No, przeciwnik ma odpowiedź. Ale przynajmniej stracił 3 życia. Wyglądasz smakowicie. Gnomożerca i odrodzenie. No to w sumie. To w sumie niezłe. Oj. Czy można to rozegrać tak, żeby przeciwnik nie uzyskał więcej życia? Można. Uderzenie w serce. Wyglądasz smakowicie. I. Baba Naga. I weźmiesz szronę. Teraz walnąć go w twarz mieczem za 5. Jeżeli dobierzemy ten miecz jeszcze raz. Nie wydaje mi się. Więc przeciwnik cały czas jest po prostu bombardowany naszymi stronnikami. Zima. To nie wystarczy. Ma jeszcze jedną? Łamacz dusz. Ojej. No i to jest koniec gry. Coś. Dobrze, krótka przerwa i jedziemy dalej. Okej. Okay. Po krótkiej wirtualnej przerwie jedziemy dalej. Jak daleko dobiniemy? Zobaczymy. Król Lisz kontra Uther! Będę walczyć z honorem. Nie powstrzymałeś mnie już kiedyś. Teraz też ci się nie uda. Czy mam zostawić wrzącą krew na paladyna?
Dobrze cię widzieć. Tym razem mamy powolną rękę. Tu potrzeba więcej przypraw. Zbieram dobre wykorzystanie naszej mocy specjalnej. Liche głowy. W trzeciej grze możemy zagrać króla zdrowicielkę. Moneta. Im bardziej się opierasz, tym... Nielubiański wezyr. A to jest nieumarły, tak się składa. Więc przeciwnik zgarnął w zaklęcie dwa tańsze. Okej. Okay. Uderzenie w serce, akurat tego nie jesteśmy w stanie zabić. Moja krew! Za króla lisza! No co mam powiedzieć? Odkrywanie kart jest lepsze niż dobieranie kart. Zła plus jeden. Dobierz kartę. Tak. Mało optymalnie dla nas, jeśli chodzi o wykorzystanie many. W kolejnej turze możemy to samo zrobić, zagrywając jeszcze Babę Nagę. Ale preferuję zagrać rzeźbiarza Szronu. No wiesz, wypadki się zdarzają. Mroczne akty wbrew śmierci. No to się mi się wydaje, że ta wrząca krew się przyda. Więc na razie rzeźbiarz Szronu. To mogła być równie dobrze karta maga. Okej, wymiana linii. Jest jak najbardziej na rękę. Moc specjalna, bardzo dobrze. Przeciwnik ma rękę pełną stronników, którzy mają zrobione statystyki, ale nic z tego wolą użyć mocy specjalnej. Może ma samych drogich. Wielka sala. Mam złe wieści. Zaraz wszystko zrobię mu! Oj, jeżeli ta karta działa, naprawdę fenomenalna. Jak dają, to trzeba brać. Czy to wymienię? Czy się wymieni, czy nie? Przecież możemy mieć jakiś premię do statystyk. Whatever. Mam dwie Syndragosy, tego nie da się przegrać. No, chyba że ma dużo boskich tarcz. Werbunek. Czekam na rozkazy. Rekrut. Czekam na rozkazy. Rekrut. Okej, obywatelska wyglądek. No, tak się składa, że mam dobrą odpowiedź. Nie przywrócimy sobie w ogóle życia. Dobrze cię widzę. Ja teraz twoja! Ale... Teraz sobie rekruci. Poszli. Rising. O! Hello! Mógłbym zagrać Syndragosę, no ale... Wolę mu zabić, nie wiem, dużych strzelników.
O, proszę. Się tyle razy w ten sposób. Przeciwnik otwiera jakąś zajebistą legendarną kartę, z którą nie mogę nic zrobić. No cóż. Raz na wozie. Mało tego, mam jeszcze combo. Możemy zamrozić wroga i on zginie od razu. Słuchałem ETC, zanim to było modne. Nie wiem, co przy tym muszę mieć, żeby to wygrać. Więc 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14. Chodź tu i walcz, robaku! Siedem zero. Wreszcie. Tu porządek. Nie powstrzymałeś mnie już kiedyś. Teraz też ci się o, tej karty dawno nie widziałem. Gotowe. Same karty za dwa. W drugiej turze pewnie czerw. Światło gaśnie, ale walczymy dalej. W trzeciej pewnie baron. W czwartej pewnie tych dwojga. Zobaczymy. Może tam też zbić tam boską tarczę teraz. A, to... Mam naszą tajną broń na lokację. Dał się chyba dwie zniszczyć. Albo trzy. Wyjście jest tam! Wyjście jest tam. O! To jest wkurzająca karta za dwa. No nic. W takiej sytuacji nie lepiej byłoby użyć mocy specjalnej? Nie, bez sensu. Bez sensu. Cytadela się nie podda! Ach, on zyskał ten bonus za statystyk, czyli no w sumie przepadnie. No ale to jest za duża strata tempo. Zagrywanie tego gula. Mroczne akty wbrew śmierci. W tej turze możemy to zrobić. Po prostu gnatomiot. I odkryjemy niemałego. Amalgamat orkiestra. Albo Magrfitalnos.
No ta karta jest o wiele potężniejsza. A zagraliśmy ile typów stworków? Już 3. Bestia nie umarły i to jest... Moje rządy. To się liczy jako jeden wieczne. Z pozostałych. To wystarczająco dobrze. Gotowe. Srebrytowy czempion. Pokonane. To się w tej turze sądzę, że po prostu dobierzemy karty. O, perfekcyjnie. Moja krew zatrula lisa. Czy to jakiś żart? Czwarta Syndragosa pod rząd? Czy mam wziąć wybuch zwłok zamiast tego? Ta karta też jest niezła. No nie tak dobra jak Syndragosa. Śmierć wzywa. Nie, bo zużyjemy wszystkie trupy na dowódczynię gościa straży. No i tego, żeby... Tyle wystarczy. Gotowe. Coś mieć na stole jeszcze. No, wygląda to zajebiście. W zależności od tego, co przeciwnik zrobi. Mamy statek matkę albo spopielacz. Splugawiony, nie to samo. Jeżeli on mieczem zniszczy krwiozdrowicielkę, to jest super. Moneta. Fajna moneta. Statek matka. I... To trochę gorzej. Bez sensu statkiem matki, matką wparować w drugi. Moglibyśmy zrobić to plus to, a zostaje nam wtedy trzy many. Śmierć wzywa. Po prostu pierdykłem. Ostrzem mrozu jest. O, zajebiście. Przeciwnik ma owcę wybuchową i nie może się jej pozbyć, bo nie mam nic na stole. A ja mogę zdecydować po prostu gulem. Bardziej niż kiedykolwiek. Rozbiją się na piaska. Dobra. I to graj. Ta karta jest bardziej problematyczna. Ale tempo śmierci przywołuje... O, tylko hopka 1-1. Moje rządy. Czekam teraz amalgamat. Możemy jeszcze zagrać smoka przed tym. Nie, musimy inaczej. Więc... Śmierć będziesz cierpieć! Tam po prostu zniszczę w ten sposób. Da. Czy niby statkiem matką po prostu w tego wpierniczyć? Nie. Niewiele mam czasu. Kurne no. Dobra, zobaczmy co dobierzemy. Nawet jeszcze lepiej. Nawet jeszcze lepiej. Teraz trochę oberwiemy. No, parę życia. A kolejna tura będzie zajebista. Okej, okay, ten smok daje następnemu smokowi boską tarczę i prowokację. Na swojej następnej tury. Sprawca zachował się. To akurat niedobrze. Ja mu dał plus 2 plus 1. To akurat niedobrze. Kurde. Łamp, łamp. Bez
Dobra, nasz pirat zginie, ale mamy tak potężną rękę, że nie ma żadnego znaczenia. Wyjście jest to! No, to już powinno być zamiatane. Aż tak, 3 i ma smoka w ręce jeszcze. Dobrze wiedzieć. Można mu teraz zagrać Syndragosę po prostu. Syndragosa plus hipster. No. Tak? Tak. Nie wiem, kurde. Możemy mieć jakiegoś potężniejszego smoka. Mogę też po prostu... Statek matka. To jest dobra wymiana. No. Są. Wróg chyba nie ma żadnych lokacji. Uduszenie to też się przyda. Hipster. Zanim to było modne. Dar królów. Good. Trzeba było zostać na. Okej. Czekam na rozkaz. Mogło być gorzej. No, dopiero cię wtasowałem z powrotem. Panie. Więc teraz. Teraz mam już 5. Czemu 5? Jeszcze był mech. No dobra, więc. Naga. Duszenie. Ty spadaj. No i wginiam się z tym. Gram bardzo defensywnie, bo przeciwnik ma jakiegoś smoka w ręce. To może być jakieś nie wiadomo co, nie wiem, śmieci o skrzydły. Muszę zostawić Syndragosa na niego. Czas mija, sera, no. Lecz sen jest w... No właśnie. Takie coś. Temu plus 4, plus 4, zginiemy sobie w turze. Dobra, no to gramy Syndragosę. Prawda? No. Przeciwnik nie może jej zabić tą obszarówką. A też jedno skrzydło żyje, więc nie może go zignorować, bo ona zabije każdego stworka, jakiego zagra. No i Syra to jedna z najlepszych kart, jaką mógł odkryć. Zobaczmy, co teraz będzie. Więc ma sen, czyli może wrzucić na stworka do ręki. Ma stworka 3-5, smoka 7-6. I tą obszarówkę. Ok, jeszcze jedno odkrycie smoka. Większość smoków jest dosyć groźna. A nasz amalgamat zyska 7 różnych premii. Jeżeli przeciwnik nie zabije tego skrzydła teraz, co wątpię, możemy dać mu plus 4, plus 4. Żeby było jeszcze trudniej, ale ono i tak zginie tej obszarówki. Przebudzenie jej sery. Muszę się śpieszyć. Okej. Przeciwnik znalazł odpowiedź na skrzydło. Ale to chyba niewiele zmienia. Może to jest dobra dura na zagranie tego amalgamatu. Ale mam takie koszta w ręce, gdzie ciężko zagrać więcej niż dwie karty. Moje rządy są wieczne. Dobra, zobaczmy co z tego będzie. Pop, pop, para, para, pam, pam. Okej, więc jest. Wszystko. Prawie. Wszystko poza ukryciem, które jest niestoszone. Kradzież życia, furia, blokuje, odwrócenie, trucizna. Gryw, boska tarcza. O, czyli zniszczyliśmy jego smoki. I wciąż jest to gigantyczny problem na stole. Okej. Pięknie. Tam mam 30 życia. Wciąż został 6-1. Przechodzimy do Disery. Zagra te skorki od Disery.
tego 3-5, a ten kosztuje tylko 4 manę. No dobra, to jeszcze wszystko może się zdarzyć. No tak, mam wciąż tą kartę w talii. Sądzę, że w tej turze po prostu dziabniemy tego smoka. Zagramy dowódczynię. Wścig może się oczywiście wymienić w tym miejscu, ale jeżeli ma odpowiedź na tego, no to tego będzie łatwiej nazwać później. Harmonijne disco. Przeciwnik ma jeszcze w kartę sen. Czyli może jakiegoś stworka wrzucić na powrotem do ręki. 6-7 z prowokacją. No i dziewiąca siostra. Jeszcze jakieś jedno zaklęcie. To jest chyba dobra tura na zagranie wrzącej krwi. Czy można zrobić to lepiej? No, lepiej nie będzie. Wrząca krew. Ten zginie, ten zginie. Ta będzie miała 4 życia. I zagramy chyba po prostu nagę. Tak. Chcielibyśmy, żeby ten zginął. Dwa życia. Dawaj z powrotem. Harmonijny metal. Dobra. Więc ta zginie w następnej turze. Okej, wygląda na wygraną. Czekam na rozkaz. Teraz gramy harmonijny metal, no bo kiedy mam to zagrać? Tu się wymieniamy. 7. No i to zamiatane. Trochę mieliśmy farta z tym amalgamatem. No nie powiem. Chyba konsekracja. Ile on ma tych kart? Nie powiem, ta karta jest świetna. Czekam. Nie da to już jest sen na tego 8-5. All is good. No. Możesz nie wracać mi do ręki? Dobra, jak to teraz zrobić? Może po prostu się tu zmienić. Ręce! Rzeźba z schronu. Też do metalu. No dobra. Wolę się wymieniać z paladynem. Nie może użyć żadnego wzmocnienia od ręki. A na chron to tym razem ją uniknę. Przeciwnik ma dodatkowe tury. No dobra. Zaburte z chęcią. Czekam na rozkaz. No nie powiem. Przeciwko mi dobrze poszły karty. Ale sądzę, że
to i tak jest nie do wygrania. W tych okolicznościach możemy skowyczący wybuch. Moje rządy są w twarz. Zbliżenie śmierci. Zombie. Twarz. Rewir. Poświęcić. Wymienić. Nasze popki wracają na planszę. No i co teraz? Rozpoczynam zejście. Żółwi. Zwycięstwo jest twoje. No. Karta odkrywająca smutni. Zajebista. Nie powiem. 10-0. Siłę. Po śmierci wszyscy będą mi służyć. Kapłan. Z kapłanem wydaje mi się, że może być ciężko. Ławeczka dla dwoga. Proszę bardzo. Zaczyna się zabawa. Ale wybór. 1, 5, 9 many. Kurde. Nie mam pojęcia. Zwykłana, że nie płetwin. To jest 50-50. Moje rządy są wieczne. Dla nas najlepsza byłaby ta. Przeciwnik może pomyśleć. Ta karta nie jest sytuacyjna. I w 9 turze to jest super potężne zagranie. Więc pomyśli, że my wybierzemy tą. On, żeby skontrować nasz wybór, wybierze artykultystę. Może miałem rację. To jest zajebista karta w talii rycerza śmierci. Wskreś wszystkich nieumarłych, którzy zginęli po ostatniej turze. No. Dawanie przeciwnikom kart legendarnych. No, no, no. Przeciwnik się wymienił. Nawet dla nas dobrze, bo możemy zagrać bez monety, krwiozębicielkę i chyba uderzenie śmierci po prostu. Potrzebują opieki bardziej niż kiedykolwiek. O, ta karta jest wredna. Chciałbym, kurde. Harmonijny metal teraz. Jak sobie... Jak ona nie zginie, to daje praktycznie każdemu następnemu stronnikowi plus 2, plus 2. Mój nowy pupil. Mój nowy pupil. To nie był nieumarły. Przeciwnik mądrze się na tym miejscu. My możemy gnatomiotem dobić tą 5-4 i chcę zagrać też dysharmonijny metal. Ok, kapłan no na bank będzie miał tą lokację, która daje plus 2 plus 1 i dobiera kartę. Więc chcemy tą lokację koniecznie zniszczyć. Niestety ta tura nie wygląda jakoś emocjonująco. Okej, więc przeciwnik użył teraz Bazalefa. Nie powiem, niezłe.
ale my możemy zrobić to lepiej. Później. Potrzebują opieki. Jeszcze bardziej jeden? Niż kiedykolwiek. Im bardziej się opierasz, tym lepiej. No dobra, teraz liczę. Okej, okay. Odkryj zakręcie w swojej talii. Mam nadzieję, że przeciwnik nie ma karty Toń. Teraz za 4 many wtasuję na tych 80 spód jego talii. Jeśli nie ma, no to jesteśmy w dobrej sytuacji. Wyciszenie też będzie kiepsko, ale da się przeżyć. Jeżeli się wymienia, to dla mnie bomba. To zakręcie, które odkrył światłość, padł. Póki ten kolej zginie, jest okej. Okay. Jest okej. Okay. 4-4. Halo! Struś. Ławeczka dla dwóch. Proszę bardzo. No zakładam, że to będzie nadrząca run, tak? Czy ma jakieś mechy? No niby ma. Może wziął tego? Ha, dobra. Dodatkowe nakrycie. Nie mogę nic z tym zrobić. On ma tego mecha 3-4. Przez dwie jego kopie. Zrywają furią firmy i boss tarczą. No nic, wydaje mi się, że to jest najlepsza tura na zagranie Bazalefa. Bazalef. Skrzesi gula i tego gargulca. Ten gul zginie od razu. Niewiele mam czasu. Ta karta daje taką gigantyczną przewagę na stole. Dobra, nie zginął ten jeden, który miał 4 życia. Dobrze. Okej, okay, wygląda to źle. Ich ma za dużo statystyk na planszy. Duszenie. Wrząca krew może nam uratować tyłek. Chyba jest zakręcie odkryte przez hipstera. Zobaczymy, jak ta tura pójdzie. Na korcie nie zwiększam ceny. Więc chyba naszym wygrać musimy odkryć jakąś obszarówkę kapłana. Nie trzymaj tych wszystkich myśli dla siebie. Obszarówka kapłana jest. Dobra, hipster. Save me, bro. Słuchałem ETC, zanim to było modne. Bomba światła. There you go.
zostanie mu jeszcze masę chopków. 1-1. No ale lepiej nie będzie. Lepiej nie będzie. Im bardziej się opierasz, tym kurna, a ten wciąż żyje, nie? Tak zabawne, że możemy wykorzystać tą Ini Grzmiheister, żeby skopiować amalgamację z głębin. To jest mech. Może się przydać. Zmienia się w tym miejscu. Dobra. Nie stracimy mi więcej życia. Oh baby. Go away. Byśmy mogli skopiować tego mecha. To byłoby ekstra. Ale wydaje mi się, żeby maksymalnie życia sobie zaoszczędzić, zabiję tą tapik matkę. Już mam dwa mechy, które możemy skopiować. O znośnym rozmiarze. Przeciw ma jakieś zaklęcie. Jakiegoś nieumarłego. RIP. Kryształy zdecydują o twoim losie. Nie ma zaklęcienia w ręce. Akurat dobre wieści. O! Dobra. O, nie jest źle. Możemy skopiować. Ma jakiś nieumarłych na stole? Nie ma. Więc wydaje mi się... Musimy wykończyć tego. Okej, zostały tylko dwa cholerne strusie. Co to za zagranie? Harmonijny pop. To będzie piękne widowisko! Matka Rzyma jest blisko. Dobra, no cóż. Dowódczyni Kościa Straży. I Prey. Okej. Okay. Musi być facet. Ćwierć czeka wszystko. Kapral. Dużo ataku. I... uzdrowienie. No. Kern, kwał, kopyto. Ciężko go zabić. Okej, okay, zamrożenie, bardzo dobrze. Karta z runą krwi, come on. Bardzo dobrze. Gnomożerca. Bardzo dobrze. Z najniższym zdrowiem. Oczy Matki Ziemi. Do szeregu!
Matki. To nie ma znaczenia w sumie. Wolelibyśmy, żeby ten zginął. O, to trzeba było tylko zaatakować. Kurna. W tym z tych żołnierzyków. No dobra, nieważne. Okej, 5-4 do przodu. Jeszcze 5-1 z kradzieżą życia dostaję. A ten 8-8 wciąż tam siedzi tutaj w ręce. Co to kurna za karty są? 10 życia do przodu. I tym nie ma jak zaatakować. Ginie w jednym ataku. Dobra. No to nieźle, więc... Nurek. I... Kurna, w sumie nie ma miejsca. Ma się tu wymienić? Jednego tu wymienię. Składam, że nie masz obszarówek swojej agrotami. Priest. No nie gadaj. Co to za zagrywka jest? Przeciwnik ma coś po prostu. Podejrzanego. Ja nie będę zagrywał nic więcej. Zresztą na tym miejscu. Co on odkrył za zaklęcie, którego by nie zagrał? Plaga? Czyszczenie sceny. No. A. Obszarówki swojej agresywnej tamy. Witamy w kulcie. Kościomistrz. O. Dzień dobry. Wszędzie cierpię. Trzymaj tych wszystkich myśli dla siebie. O. To nie jest prawdziwy medal. Tu jak? Zawalczysz o lepszą przyszłość? I co to za zaklęcie jest? Okej. To nie wystarczy. Tak? Nie, może się wymienić wciąż. No, mogło być gorzej. Czemu wziąłby takie sytuacyjne zaklęcie? Ostatnia karta. Niezłe zagranie. Poczuj mój gniew! Twoja dusza należy do... No... Och, ta kradzież życia niesamowita. Ta ręka wygląda dobrze. Król jest tylko jeden.
Gnatomiot. Pasek krzyku bojowego. I tyle. W ogóle zajebista ilustracja. Żadnych błędów. Jego lewa ręka służy jako broń. Dobra. Czy warto zużyć uderzenie w serce na takiego hipka? Hipka. Sądzę, że przeciwnik zrobi takie zagranie. Twoja krew! Za króla Lisza! To chcę nazwę kończyć szybko. Łacior, królowa losu do Sindragosa, wrząca krew. Chyba znowu Cindy. Slang z World of Warcraft. Cindy! Kolejna śmierć nie zaszkodzi. Kurna. O, nie mam dobrego zagrania. On może dobrać tą kartą co najmniej dwie karty w kolejnej turze. Znaczy, jedno na pewno. Okej, okay, to bardzo dobrze, bardzo dobrze. Akurat w tej sytuacji ta kolitka no, musi zagrać jakichś nieumarłych, którzy zginą od razu. No, i ma takowego. Trzeba dobrać coś kapie. Pyszna grabarka, więc przeciwnik runę przekleństwa. Teraz posłał mi szyki. Myślałem, że się po prostu to wymieni. On musi zginąć w tej turze. Jak to zrobić? No można zrobić to, to plus to. Śmierć wzywa. To plus to. Może tak. Dobra. Powiedzmy, że jest okej. Okay. Jeżeli tu się wymieni, możemy go dobić później. Kto nam gulem. Kto się zgłosi? Ale to będzie pewnie mecz. Ekscytujący. Wybierz mnie! Wybierz mnie! Tęga krwi. O nie. Zajdę manę w ręce zostali plus 2, plus 2. Coś dobrego. Moja krew! Za króla Lisza! Czy nie lepiej wziąć arkanitowy wycinacz w tej turze? Nie. Nie lepiej. Come on. Cudowne przyjęcie. Och, dobra karta. 2 many, 2, 3 od Sindragosy. Liczymy na szczęście, że te 4 obrażeń trafi w tego nauczyciela. Jeśli nie, no to mam 2 Sindragosy. Jeśli zagra gula, żeby zmniejszyć prawdopodobieństwo. I perfekt. Dobra. No to teraz się tam poszczęściło. Uuuu.
Nie fajne. Nie fajne. Jak zagram Syndragosę, ten wciąż przeżyje. Tam mam dwie. No. Kiedyś muszę je zagrać, tak? Czujesz, jak lodowa ręka śmierci naciska się na twoim sercu? Przeciwnik zyska dwa losowe zaklęcia cienia. Cienie skrzywdzą. Tam, gdzie stoisz, muza urwie ci głowę. Co to za zagranie? Wszystko w twarz. Okej, okay, tak się składa, że mamy odpowiedź. Nie. Chodź tu i walcz, robaku! Znaczy niezłą, no powiedzmy. Wrząca krew. Miał nam odratować teraz życia. Worek na ciebie! Czemu go nie zagrałeś po prostu? Worek na ciebie! On ma powłokantę magiczną? No, ale tragedii nie ma. Akurat gminna natura na wrzącą krew. Tak? Dobrze myślę? Więc ten zginie, ten zginie. Temu przydałoby się jeszcze przyłożyć za dwa. No i Syndragosa chyba musi się poświęcić. Tak? To będzie 6 życia, 10. Okej. Teraz fajnie byłoby zagrać dowódczynię Kościostraży. Mam nadzieję, że to nie jest plaga. Okrutna zima. Walczcie. Okej, bardzo dobra karta, rozmrożenie. Akurat wystarczy nam manę na dowódczynię Kościostraży. Mamy kartę ze zrywem, mamy obrażenia. Wydaje mi się, że wygląda to wciąż nieźle. Co powiesz na to? Mogło być gorzej. Mogło być gorzej. Teraz mamy. Statek matka. I po prostu koleś z prowokacją. Kurna, przeciw mam mnóstwo małych chłopków. Oj, nasza Syndragosa nie wygląda tutaj dobrze. Odkryjmy jakiegoś mecha. Jest więcej mechów z prowokacją, wydaje mi się. Na przykład mam magnetyzm. No to mi wylanie tutaj nie da. Czy mam zagrać Syndragosa po prostu? Czy lepiej to, to, to? Chyba lepiej tak. Więc... Ty mi tu użyj. Zmienię się z tym, żeby mieć więcej na planszy. Żeby była większa, mniejsza szansa na to, że któryś z tych żywiaków trafi mnie w twarz. Czasu.
dobrze. Tym się nie wymieniam, bo on tak się świetli. Okej. No, mecz był za... zacięty. Bardzo zacięty. No, było blisko zwycięstwa. Dziewięć do jednego. Król Lisz kontra Tral! Za zgładziciela! Po śmierci wszyscy będą mi służyć. Dyskusyjna ręka. O, nice. Więc w tej turze chyba. Po prostu rzucę monetę. Chcę grać dysharmonijny metal. W kolejnej turze liczę na to, że przeciwnik zagra Hopka, który ma 3 życia. Albo mniej. No cóż, to jest maksymalne tempo. Tempo potrzebuję, żeby odkryć kartę. Mam gościa 6-7. Wybuch zwłok, arkanitowy wycinacz. Uduszenie. Cholera, no. Mamy już jedną obszarówkę w ręce. Wezmę broń. Rządy są wieczne. Wezmę broń. Ty tam! Samo się nie zmontuję! Głupia karta. Znaczy głupia, no w tej sytuacji jest dla mnie niekorzystna. W późniejszych turach wcale nie jest potężna, bo można po prostu te robociki zagrać z ręki. Wtedy jest to karta 4 many 5-4, daje przeciwnikowi 2 roboty do ręki. No i co? Wcale nie jest dobra karta. Fajnie, że ma 7 do ataku. Jak to zrobić? Jakbym odkrył... Śmierć wzywa. Inaczej. Zagrałem po prostu czerwa. I tego cholernia, jednego z drugiego roku. Liczę na to, że... wrząca krew... Pośmiertne pragnienie. W tej turze. Wodna fala? No nie powiem. To wyszło mu nieźle. O.
No cóż, ja zagrywam wrzącą krew. Miałem się wstydzić. Pozwala mi to zabić wszystkich jego stronników na przestrzeni dwóch tur. Teraz stacja 11 życia. Mam na nie zginąć na następnej turze. 4 wróci mi z powrotem. Doktor Hook. No nie fajnie. Nie fajnie. Jakbym odkrył uduszenie. Mogę odkryć uduszenie? Łacior. No nic, mój plan to jest zamrozić doktora Hooka. Chyba zagram tego po prostu. Nie odkrywając kart. Okej, lepiej nie mogło być. Dwa ma na 9. Go. Moja krew! Za króla Lisza! Okej. Okay. Przeciwnik odkryje swoją Syndragosę. Mam nadzieję, że nie. To nie mogło być dobre zagranie. Panie. Więc teraz tak. Śmierć. Mam dobrą turę. Czy zrobiłem to źle? Tak, źle. Ten wymienia się w tym miejscu. Rewiz konstruktu. Zabijamy sierżanta. Sierżant wymienia się z doktorem. A ten... Czy nie piewalnąć go w twarz za 9? Niewiele mam czasu. Kurwa. Ty się wymieniaj. Może to jest błąd, ale... Taka burza z piorunami. Teraz krokawę. No to i tak nieźle. Macior. Przeciwnik ma jeden many mniej. Kurna. Moje rządy są wieczne. No nic, podjąłem ryzyko. Przeciwnik stracił z ręki. Solistka z krwawym dzwonkiem. No. Trzeba było zaatakować oczywiście tego demona, tak? Który nawet nie jest demonem. Wow. Jedna karta z kradzieżą życia trzemana chyba. Znaczy jeden zaklęcie. Dobra, no to chyba teraz jest już pozamiatane. Przewidzieć, nie? No ten wycinacz to wygląda. I kolejny ruch. 3-3.
A mi skończyło się życie. Hipster to the rescue. Trochę anihilarów zyskuje na popularności. On kosztuje 5. Ponieważ było dwa żywiołaki, niewiele stracimy, jak dopolujemy. 6 many z prowokacją. No jest prowokacja 5-5. Dobra. Więc tu mamy wymianę. I tu mamy wymianę. Ta Banshee. Znowu ta żmija. Kurna, no. Nie ma kiedy zagrać tego pirata. Nic? Nie. O. No, nieźle. Z najwyższym atakiem. Wszyscy mają najwyższy atak. Moje rządy są wieczne. No cóż, ta karta. Komu ją w ogóle zdobył? Użył chłodnia na chwilę zrobiciel. Niewiele mam czasu. Dobra. Koniec. No, mecz no też był bardzo, bardzo ciekawy. Przeciwnik dobrał co mógł najlepsze. Czasem tak bywa. Jakbyśmy dobrali ten miecz, który wcześniej. Co się zmieniło? Czekam na przeciwnika. Ci wszyscy będą mi służyć. Nie będę marudził, ja wygrałem od Knozy i Dragosą kilkakrotnie. Dobra. Metalu porzuconych, mordeczko.
Młyniec? Czy młyniec by się przydał? No mówię, wnika to chyba akurat moje nie. Rządy są wieczne. Dobry z tym. Niewiele mam czasu. Och. Dobra, to jest najzwyklejsze zaklęcie, jakie moglibyśmy odkryć. To nie jest prawdziwy metal! No, już jesteśmy w kiepskiej pozycji. Znaczy w kiepskiej. Nie sprzedaj się! Mam dobrą wymianę z tym piratem, ale... Ta karta miała 3 życia. To jest zupełnie inna historia. Ale 4 życia. Im bardziej się opierasz, tym plus 3 plus 3. Może w kolejnym turze ją wykończyć dożeniem śmierci? Albo gnomożercom? Co wątpię, ale nie wykluczone. No, zaczyna się. Kiepsko ten gnomożerca to wygląda. Zrobimy po prostu tak. Śmierć wzywa. Może dysharmonijny metal plus gnomożerca. Warto jeden tyłek? Jeszcze... Tak damy czadu, że szyby pomagają! Otworku. Jestem w kolejnej turze, będzie większy niż ten.
Mój koszor chce krwi! Jeżeli ma młyniec, albo coś, co zadaje obrażenia jego stronnikom, to będzie koniec naszej podróży. Generalnie. To będzie 50-50. Trafić tego. 50-50. Oczywiście on się tu może wymienić, ma więcej kart. Warrior stuff. Teraz chyba na odkrycie Sindragosy mi. Ten zapach many o poranku. No ładnie. I strata za zaklęcie. Kurwa. Kościana! Jakby nie miał tego łamacza zaklęć, to to było jeszcze do wygrania. Ale jeżeli on nie zginie, to ja stracę z ręki rozmrożenie. Może go poświęcić, bo wiedział, że nie ma żadnego zaklęcia w poprzedniej turze. Ale nie wydaje mi się. To jest po prostu dwie karty. Jakby mi odrzucił dwie karty. No przeciwnik na pewno nie ma egzekucji. Już ją zagrał. Ten łamacz zaklęć zginie. To jest spoko. Jest spoko. Nie. Wymienia. I co za zaklęć? Co miał być? Orzeźwiające! Bardzo orzeźwiające.
Chodź tu i walcz, robaku! Porwanie. Dobra. Whatever. 3, 6, 7, 8, 9. Dzięki, na razie nie jest w stanie zabić tego dowódcy. O nie. No. Tak dobrze szło. O. Ketesa broń ze skrzyni zniszczona. O. Dobrać jakieś zaklęcie. Okej, to też dobrze, też dobrze. Cytadela się nie podda! Też ten... Ale to są dwie karty. Dwie karty. Przeciwnik ma jeszcze jakiegoś stronnika z prowokacją, niestety. Pewnie wziął największego, jaki był dostępny. Co ja musiałbym dobrać, żeby to wygrać? Czy mam jeszcze krwę zdrowicielkę jedną? Być może. O nie. Dobierz trzy... Trzy karty, dobra. Nie o to walczyć! I dobierze następna. No to już raczej nie ma szans. I ktoś jeszcze dostanie plus 3 plus 3? 4 plus 4. Worek został plus 4 plus 4. No po prostu. O, przeciwnik wybrał 5 albo praktycznie 6 kart. Uduszenie. Że zabije mnie worek. Podziwiaj potęgę Wichrogrodu. Zabił mnie worek. 5-5. No the way to go. Okej. Okay. Ale ta sesja była fenomenalna. Wszystkie mecze były zajebiste. Talia również. Ostatni trzy przeciwnicy. Gry bardzo, bardzo, bardzo zacięte. No, co powiedzieć. 9 wygranych. Najlepszy wynik dotąd rycerzem śmierci. Co, do zobaczenia w kolejnym wideo z Hearthstone.